Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy. Pokażę Wam dzisiaj park Fazaniec w Bytomiu, głównie w dzielnicy Sząbierki. Zabytkowy park. Jesteśmy obecnie na również zabytkowej Alei Topolowej. Aczkolwiek starego zabytkowego drzewostanu tutaj nie widać. Ale i tak ta aleja jest ciekawa. Te nasadzenia, które są już, fajnie pną się do góry, fajnie to wygląda. I co, jeden z wielu parków w Bytomiu. Jeden z ciekawszych pod kątem topografii, kształtowania terenu. Ciekawe miejsce, żeby sobie przejść na jakiś spacerek. I pokażę Wam go. Opowiem Wam troszkę historii związanej z tym parkiem, no bo jeżeli jest zabytkowy, no to skąd się to musiało wziąć? Jeśli chodzi o historię tego parku, to w połowie XIX wieku teren ten wykorzystano na założenie hodowli bażantów. Stało się tak dlatego, że przy wybudowanym pałacu Karola Goduli w Sząbierkach nie było na to miejsca. I sama bażanciarnia funkcjonowała do 1928 roku. No i stąd też wzięła się nazwa parku, bo z niemieckiego bażant to fazan, więc Fazaniec. W drugiej połowie XIX wieku hrabia Hans Urlich Szafgocz, mąż spadkobierczyni Goduli, czyli Joanny Gryzik, założył tu park prywatny. W roku 1933 roku park ten stał się własnością gminy. Natomiast w 1987 Fazaniec został wpisany do rejestru zabytków. Tu Wam mogę jeszcze powiedzieć. Właśnie jest bardzo ciekawy pod kątem kształtowania terenu. Jak powiedziałem, przebiegają tak naprawdę dwa wąwozy, dwa cieki wodne, które będą się stykać. To Wam wszystko pokażę. No i sporo ciekawych gatunków drzew. Jakieś dęby, jawory, lipy, klony, jesiony, graby, olchy, buki, jakieś robinie akacjowe. Sporo tego jest. I zobaczcie, jak ta aleja sobie prowadzi. Tak naprawdę od samego kościoła w Bobku, który tutaj jest widoczny. Zresztą dzwony były słyszalne bardzo wyraźnie. I taką fajną ścieżką, takim fajnym połączeniem można sobie przejść właśnie z Bobka no do tego parku Fazaniec. Jak widać, jest to obiekt ściśle powiązany z dawnymi potentami przemysłowymi związanych z Bytomiem i nie tylko. Karol Godula, król cynku XIX wieku, jeden z najbogatszych przemysłowców na Śląsku. No i oczywiście rodzina Szafgocz, która jeszcze pomnożyła ten majątek Karola Goduli. Posiadali wiele różnych obiektów przemysłowych właśnie w rejonie Sząbierek, Bobrka, Rudy Śląskiej. Tak naprawdę ta ścieżka topolowa, którą szliśmy, to jest takie wprowadzenie do tego parku, przez co troszkę zwiększył się jego obszar. On pierwotnie miał chyba 13 hektarów, teraz ma chyba 16, plus minus. Może nie jest to duży teren, ale właśnie jak powiedziałem, ze względu na swoją budowę, można sobie fajny spacerek zrobić, zobaczyć te wąwozy, cieki wodne, zresztą przy jednym właśnie jesteśmy już i sobie płynie do tego parku. No i tak naprawdę teraz wchodzimy do tej właściwej części parku.
wszystko po kolei będę Wam pokazywać. Jeszcze się upewniłem i park ma mieć obecnie 17 hektarów. Tak w ramach ciekawostki, podczas prac inwentaryzacyjnych opisano 3800 drzew. Tak a propos jeszcze historii samego parku. Sam obiekt był ogrodzony, a bram pilnowały warty. Jedna była od strony Bobrka, a dwie od strony Sząbierek. Mieszkańcy dzielnic nie mieli wstępu do parku. No i sam park składał się z dwóch wąwozów. Posiadał charakter krajobrazowy, a jego drzewostan stanowił naturalny las liściasty z dużym udziałem dębów. Jak widać, sporo tu różnych mostków, są ławeczki. No i w tym jednym wąwozie właśnie jesteśmy. Dość wysoko i właśnie z jednej strony, z drugiej strony. Jeszcze jest jedna ścieżka, którą można iść. Strumyk przepływa. No i ogólnie bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Tak a propos ciekawostki, w 1926 roku górnicy kopalni Karol Lithandra, czyli Wanda chyba, oraz Paulus zwrócili się do hrabiego Szafgocza z prośbą o udostępnienie tego parku miejscowej ludności. Sama decyzja była pozytywna i od 1927 roku prywatny wcześniej park stał się parkiem publicznym. Ale do godziny 21 i po tej godzinie park był zamykany. Bo w tym czasie wzniesiono jeszcze drewnianą kawiarenkę, która została zniszczona podczas II wojny światowej. W latach 30. wysadzano topolową aleję projektu inżyniera Burskiego. Tak a propos tej alei, którą na początku sobie szliśmy, ale całej wtedy nie zburzono, ten stan był jeszcze dość zadowalający. To może sobie kawałek wejdziemy tutaj górą. Widzę, że ktoś tam idzie, więc ścieżka powinna być. W latach 50. istniał plan zabudowy parku. Między innymi miał tam powstać szpital, do czego jednak nie doszło. Może i na szczęście. Zbudowano dwa boiska sportowe oraz basen kąpielowy. Z powodu szkód górniczych i brakiem opieki zostały one zdewastowane. Z powodu szkód górniczych u zbiegu dwóch wąwozów utworzyło się duże zapadlisko, które wypełniło się wodą, tworząc staw. Może wejdę tu jeszcze do góry. Zobaczymy, jakie stamtąd będą widoki. Tu akurat nie jest ścieżka, ale da się tutaj wejść. No i sam ten staw został zasypany podczas przeprowadzania w parku robót melioracyjnych. W latach 60. podjęto pierwsze próby uporządkowania całego obiektu właśnie poprzez prace melioracyjne, zagospodarowanie nieużytków między parkiem a działkami, wykonanie nowych bram, wysadzanie drzew iglastych, liściastych, krzewów ozdobnych. Jednakże same prace zostały wykonane w niewielkiej części. Taką ważną datą w historii parku jest 26 lutego 1987, kiedy został on wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.
Jesteśmy na wysokości, jeszcze nie na najwyższej, ale wyżej już nie pójdę, nie ma sensu. Tu jest ścieżka. Możemy sobie tą ścieżką dalej iść, no i pooglądać właśnie z tej strony, jak ten park się prezentuje. I wpisanie tego parku do rejestru zabytków pozwoliło na zabezpieczenie istniejącego stanu parku. No oraz zaczęto pomalutku szukać sposobów przywrócenia dawnej świetności. Było wtedy takie uzasadnienie tej decyzji, że jest, ten park jest interesującym przykładem parku krajobrazowego, unikalnego w skali kraju i regionu. Ważnym powodem tej decyzji był fakt, że ten park Fazaniec był pierwszym w Bytomiu, jednym z pierwszych na Górnym Śląsku obiektem, który został udostępniony mieszkańcom oraz pracownikom pobliskiej kopalni do celów rekreacyjnych. Powiem wam, że właśnie tak sobie idę i w jednym miejscu przeczytałem w ogóle, że ten park nie ma 17 hektarów, a ma 18,1 hektara. A więc można powiedzieć, że co jakieś materiały, to jest inna powierzchnia tego parku. Więc w sumie ciekawe, jak to z tym jest. No i tak naprawdę to tyle o historii samego parku. Nic ciekawego już więcej wam nie powiem, ale i tak dobrze, że jakieś większe materiały można odnaleźć, można coś poczytać o tym miejscu, o tym parku, o zabytkowym parku, jeszcze lat 80. przypominam. Jak widać, zbocza są coraz bardziej rozbudowywane, coraz więcej domostw się tutaj tworzy. Powiem szczerze, nie wiem, czy tą ścieżką kiedyś szedłem, nie kojarzę. Mam nadzieję, że gdzieś dojdę. I tak, stąd można zobaczyć, że sam ten park jest bardzo ogólnie wąski, tak? Tam w dole jest jedna ścieżka, jest rzeczka i ten niewielki pas tworzy tak naprawdę tą część parku. Ale jak powiedziałem, jesteśmy w jednym z dwóch całkiem dużych, wysokich wąwozów, głębokich wąwozów. I stąd ta sytuacja. No i tak właśnie fajnie, że przez te wąwozy można sobie fajnie przejść. No i przypominam, jeżeli ktoś Bytomia nie zna, to nie jest jedyny park w Bytomiu. Jest wiele ciekawych obiektów, od których warto się wybrać. Więc nie jest ten Bytom taki straszny, jak się wydaje. No tak, troszkę ta ścieżka za bardzo odchodzi. Troszkę mi się to nie podoba. Powiem szczerze. Może sobie znowu troszkę zejdę na dół. Bo to ta centralna część najbardziej nas interesuje. A więc pamiętajcie, jak będziecie gdzieś blisko tych sząbierek, Bobka, to jest takie miejsce jak ten park Fazaniec, który na spacerek świetnie się nadaje. To są jakieś place zabaw, są, jeden jest z tamtej strony. To tak a propos dzieciaków. I co, idziemy sobie teraz wzdłuż tego jednego z dwóch cieków wodnych przepływających przez ten park.
I właśnie idę do jednego z mostków, przez który przejdę na drugą stronę. No i te dwie rzeczki dodają dużego właśnie klimatu temu miejscu, tym wąwozom, temu całemu parkowi. No, mamy mostek, ale zobaczcie jak to wygląda, jak te cieki są tutaj poprowadzone. Jeden mostek tak naprawdę, drugi, trzeci, za chwilę czwarty. Tak te rzeczki tu przepływają, tak one się tutaj łączą. No i doszliśmy też do parkingu. Jak najbardziej jest tutaj parking. Nie ma problemu z zaparkowaniem samochodu. To też jest bardzo duży plus. No i mamy połączenie tych dwóch cieków wodnych, które sobie wędrują do tego sporego przepustu i sobie tam dalej gdzieś tam płyną. Pewnie w stronę Bytomki, która niedaleko przepływa. No i jak widać, sporo tych prac musiało zostać tutaj przeprowadzonych. A cała infrastruktura, te mostki. Sporo ich tutaj jest. No ale dzięki temu ten park jest taki ciekawy. Właśnie przez swą formę, budowę, kształtowanie terenu. Tą całą infrastrukturę parkową. Przed nami jest jeszcze taka górka, bo teraz pójdziemy w tą drugą stronę, w ten drugi wąwóz. Ale na początek jeszcze wejdziemy na tą górkę. Tam też jest chyba tarasik. Może coś będzie, może jakiś widoczek będzie, aczkolwiek na pewno nie poza obręb parku. No jak widać, to podejście jest takie dość ciężkawe, ale oczywiście krótkie. Nie stanowi to przeszkody nie do pokonania. No i co? Na szczycie tego wzniesienia mamy zrobiony tarasik z ławkami. Fajnie to również przemyślane. Nawet jest tutaj kawałek jakiejś drogi wyłożonej kamieniami. Ale to też nie do końca. Tu bardziej chciałem wam pokazać ten tarasik. Dalej już tym poziomem jakby zerowym pójdziemy sobie drugim wąwozem do końca. Przechodząc cały ten park. Można powiedzieć, że dookoła. Ale tu znowu też widać, jest jedna ścieżka, tam dalej jest druga ścieżka. A więc coś tu pochodzić się da. Właśnie może można powchodzić na te skarpy tego wąwozu, przez które również da się przejść. No i to są niewątpliwe plusy. No i tak się prezentuje ten drugi wąwóz. Ogólnie jeśli chodzi o teren, który już przeszliśmy, to jakiegoś większego starego starodrzewia nie widziałem. Tu są jakieś dwa ciekawe okazy. Dość spore. A tak super starych właśnie drzew jak dotąd nie widziałem. Ale widać, że w tym wąwozie jest ciut lepiej niż w tym pierwszym. I cóż, i właśnie przez ten wąwóz przebiegają dwie ścieżki równolegle, ci co do siebie idące. Ale jak widać, tłumów w tym parku nie ma. A
ale to bynajmniej mi to nie przeszkadza osobiście. Spokojnie mogę wam wszystko na spokojnie pokazać. Jak widać, niektóre bloki są bezpośrednio nad tym wąwozem, nad tym parkiem. Mają blisko. No i przed nami kolejne mostki. To jest właśnie jedna z najbardziej charakterystycznych cech tego parku. Właśnie te dwa strumyki. Te liczne mostki, dzięki którym można sobie przechodzić nad tymi ciekami wodnymi. To jest naprawdę fajne. Nie w każdym parku tak jest. I zobaczcie, jak tu jest wysoko. To jest co najmniej 20 metrów do góry. Robi to klimat. No i tutaj fajnie widać, jak całe osiedle jest położone właśnie nad tym wąwozem, do którego prowadzą liczne ścieżki z tego parku. Tu mamy jakiś relikt przeszłości. Cóż to mogło być? Szkoda, że takie to zniszczone. I cóż, pomalutku zbliżamy się do końca parku. Taki sympatyczny wypadzik. No dla mnie to dzisiaj akurat nie jest miejsce docelowe, ale taki jeden z punkcików programu, przez który sobie przechodzę, który mogę wam pokazać. O, zobaczcie, kolejny mostek. I na zakończenie parku mamy tutaj taką historię. Kolejny mostek. Przed nami przepusty, przez które woda przepływa. Jeden, drugi, chyba trzeci. Właśnie kolejny tarasik widokowy. Schody. No ta infrastruktura fajnie tu wygląda. Sporo prac tutaj włożono. To wszystko, by właśnie dostosować dla spacerowiczów. No i to też się chwali. Kolejny ciekawy okaz. No ten wąwóz jest o wiele lepszy, jeśli chodzi o starodrzewie. W dużej mierze składający się z dębów. I to też zawsze fajnie wygląda. No i tak te cieki wodne się tu prezentują. Tu kolejny jakiś strumyk. A więc mamy taką fajną, górską, że tak powiem, namiastkę z licznymi strumykami, wąwozami. Ogólnie w tym miejscu będę kończyć, ale jeżeli ktoś chce, to tam jeszcze troszkę dalej można sobie przejść, bo ten wąwóz, jak widać, idzie jeszcze trochę dalej. Tu mamy boiska. Tam dalej jeszcze jakieś ławki. Więc tak to zakończenie parku tutaj się prezentuje. A więc pamiętajcie, że w Bytomiu są i takie miejsca, jak zabytkowy park Fazaniec, który warto odwiedzić, zobaczyć. Idąc prosto tą ścieżką, dojdziemy do tarasu widokowego, na właśnie połączeniu tych dwóch wąwozów. Ale mamy tu jeszcze jedną ścieżkę, która do tej drugiej części pewnie będzie dochodzić. I tutaj również jeszcze mamy troszkę infrastruktury. Ciekawe ławki, nie ławki.
taka kolejna właśnie przestrzeń w tym parku, po którym można sobie pochodzić. Jest tych ścieżynek, jak widać, całkiem sporo, tu jedna, znowu tu druga. Między tymi wąwozami powstała taka naturalna kolejna część tego parku. Ciekawe, czy będzie z tej ścieżki zejście. Gdzieś będzie, ale gdzie? Chodzimy do kolejnej ścieżki. Tak. Tutaj prowadzi na pewno. No ja sobie zejdę tak po większej stromiźnie, takiej nie do końca ścieżce, ale dla mnie to nie problem. No i na sam koniec spaceru przez ten park, na tym pierwszym wąwozie, na jego szczycie, jeszcze odnalazłem fragmenty dawnego szybu Stefan Stanisław kopalni Bobrek. Szybu peryferyjnego, który już od kilkudziesięciu lat nie istnieje. Ale nie o szybie będę mówić, a o jeszcze takim jednym przejściu, dlatego że pójdę samą górą tego wąwozu i być może uda mi się przebić do tej alei topolowej. To by była świetna pętla. Zresztą mnie bardzo właśnie interesuje, że tego całego parku nie znam na pamięć. No to ta ścieżka, do której właśnie doszedłem, jest na wagę złota. Gdzieś tam, gdybyśmy szli w prawo, to byśmy doszli do etapu, którym wcześniej szliśmy, a my pójdziemy sobie w lewo. Jak widać, przy tej ścieżce są również bardzo ciekawe okazy starodrzewia. No i tam fajną alejką sobie pójdziemy dalej. No, jak widać, zabudowań tutaj moc. Budują się tu na potęgę. Ale no, właśnie ta ścieżka będzie chyba niezagrożona. W końcu leży już na terenie parku. My sobie w oddali możemy właśnie zobaczyć tą główną ścieżkę tego pierwszego z wąwozów. A tak więc jeszcze na koniec mamy fajne widoki. Oczywiście w miarę no, przebijające się przez te liczne drzewa, których tu nie brakuje. Ale tam szczytem wąwozu również warto sobie przejść. Fajna jest ta ścieżka. No i przed nami mamy już kościół w Bobrku. Właśnie, który był bardzo dobrze widoczny z tej alei z początku trasy. No więc liczę, że dojdę gdzie trzeba. Też takie tereny, jakie są, dużo nieużytków obecnie właśnie zabudowywanych, coraz mocniej. Czy to dobrze, czy nie? Ja bym wolał tutaj las, bo dużo jest właśnie samosiejących się drzew, chociażby dęby. Ale tak to już jest, ta okolica się bardzo mocno jeszcze rozrasta pod kątem budowy nowych domostw. No i
tak naprawdę jesteśmy na wysokości tego wejścia do centralnej części parku, że tak powiem. Już jesteśmy bardzo blisko tej alei. Liczę, że będzie normalne połączenie i wszystko na to wskazuje, że tak będzie. No i bardzo fajne o to chodziło. Ja osobiście nie lubię co chwilę chodzić tymi samymi ścieżkami. Więc fajnie, że można to sobie w miarę możliwości obejść dookoła. Jedną ścieżką. No i dochodzimy sobie o kolejny ciekawy gatunek. No i dochodzimy sobie właśnie do tej również zabytkowej ścieżki z początku trasy. Można powiedzieć, że pełen sukces. No i cóż, jak już powiedziałem wcześniej, no ciekawy jest ten park. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Będę Was zachęcać, żebyście tu przyszli. Właśnie czy rowerem, czy na spacerek. No myślę, że naprawdę, naprawdę warto. Tak więc Park Fazaniec, Bytom. I wszystko z mojej strony. Na razie, cześć.